Cześć kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w Q&A z Najką. Dzisiaj pytania takie bardzo lajtowe, dotyczące w sumie mnie. Później będą takie pytania dotyczące w sumie wiary. Jeszcze kochani, na początku pragnę przypomnieć, że można wspierać mój kanał i można uzyskać za to przeróżne bonusy. Na przykład można uzyskać bonus jakby wstępu do odtwarzania filmów, które są tylko i wyłącznie dla osób wspierających, że nikt inny do nich nie ma wstępu. Jest też możliwy udział w ankietach i możliwość poznania mnie prywatnie. No, kochani, także zapraszam, a my przechodzimy do rzeczy. Przechodzimy już do rzeczy. Kochani, dużo pytań było. Wybrałam te najlepsze, przynajmniej te, które najczęściej się powtarzają w każdym Q&A i które rozwieją wiele wątpliwości. Przynajmniej co do niektórych pytań. Dobrze, przechodzimy do rzeczy. Pierwsze pytanie, standardowo w każdym, jak w ogóle na każdym live ono się pojawia. Dlaczego zerwałeś z chłopakiem? To jest pytanie, które pojawia się wszędzie, w komentarzach. Pojawia się ono na live'ach, pojawia się one właśnie nawet w Q&A. I ja mogę na to pytanie raz odpowiedzieć, ale to później bywa denerwujące, więc dzisiaj przechodzę wam z odpowiedzią. Dlaczego zerwałam z chłopakiem? Dlatego, że... Wydaje mi się, że oboje uznaliśmy, że do siebie nie pasujemy. Każdy z nas miał jakby inne priorytety w życiu i to bardzo wiele jakby zmieniło. Ja chciałam już, wiecie, dążyć do czegoś więcej, tak w sensie malutkimi krokami, ale on, zauważyłam, raczej nie. Wydaje mi się, że teraz nie szukam sobie chłopaka, tylko szukam sobie dojrzałego mężczyzny. Nie chcę już więcej przeżywać czegoś takiego, że po prostu nie jestem traktowana jak priorytet, mimo że ktoś mi mówi, że jestem najważniejsza, a wcale nie byłam. Natomiast chłopak był fajny i mam nadzieję, że jak dojrzeje, to będzie genialny mężczyzną i że jego przyszła żona będzie miała z nim naprawdę się dobrze. Tego mu życzę, żeby znalazł również jak najlepszą partnerkę, bo na to zasługuje. Ale po prostu nie jest dla mnie. Ja miałam wrażenie, że my wiekowo, mimo że jesteśmy w tym samym wieku, że się różnimy bardzo. Ja byłam bardzo taka do przodu i znajomi mi mówili, że ty masz co najmniej 26-27 lat, a miałam wrażenie, że on raczej dopiero 18 skończył. Wiele osób mi może też tutaj zarzucić takie teksty w stylu, no czemu mówisz, że twój chłopak był niedojrzały i tak dalej. Kochani, nie byliście w tym związku, nie wiecie jak było, więc na tym to zostawmy, że fajnie, że rozstaliśmy się w zgodzie. No, jakby on to widział, to niech pamięta, że mi już swojego lubię. Jak człowieka i tak dalej, nic do niego nie mam. No. Natomiast jeszcze taka jedna rzecz. Po rozstaniu, co najbardziej chyba mi się podoba, nie płakałam jakoś ewidentnie, dlatego że od kilku miesięcy ja czułam, że to po prostu nadejdzie, to po prostu co ja czuło, tylko człowiek nie potrafił tak jakby postawić sprawę jasno. Więc teraz już sprawa jasna, jest świetnie i niech tak zostanie. Dalej. Jakie byś nadała imię dla swojego dziecka? Dla dziewczynki chciałabym coś takiego. Lucja, Emilia... Klaudia, coś takiego dla chłopaka, Szymon, może Wiktor, coś takiego, tak ostatnimi czasy nie wiem, natomiast Szymon mi się nie bardzo podoba i Kamil, o, Kamil też. Dalej, co w sobie najbardziej lubisz? Pozdro, ja też cię pozdrawiam, co w sobie najbardziej lubię? I tutaj odpowiem jako Najka, jako Natalia też, nie no. Chodzi o to, że najbardziej w sobie lubię to, że jestem szczera i nie muszę nikogo udawać, żeby być lubianą. W sensie, że to nie jest moim celem, żeby być lubianą, tylko moim celem jest być to, żeby być oryginalną, szczerą, która nikogo ani nic nie udaje. No, a zauważyłam, że wiele influencerów może to sobie zarzucić, że udają kogoś tylko po to, żeby być lubieni przez tłum. A ja tego nie lubię, dla mnie to jest takie obłudne bardzo. Dalej. Jaki był konkretny powód, przez który rzuciłaś studia? Obiecałam wam filmik o studiach. Filmik o studiach na pewno wleci, w sensie dlaczego je rzuciłam, co było tego powodem, jak w ogóle było na tych studiach. Na pewno ten filmik będzie też troszkę dłuższy niż odpowiedź na właśnie na to jedno pytanie. Teraz na nie nie będę udzielać odpowiedzi. Jak zrobię ten filmik, to wtedy udzielę. Dalej. Oglądałaś film pod tytułem 50 twarzy Greya? Nie będę ukrywać, oglądałam pierwsze chyba 20 minut, 30 minut, coś takiego. Natomiast jak już była taka pierwsza scena, taka to no sorry, ale ja zaczęłam płakać i wkurzyłam się strasznie na ten film, na aktorów, na reżyserów, na wszystko, co z tym związane, więc nie, dotrwałam do 30 minut i wyłączyłam to w pierony. Dalej, czy odważyłabyś się na morsowanie zimą? Ile porcji sushi w zamian byś cię przekonały? Odważyłabym się, ja bym chciała wszystkiego spróbować w życiu. Oczywiście coś, co nie jest grzechem. Tak, to tak. Natomiast ile porcji sushi? Może ile porcji przytulana, żeby później nie było ciepło? To by bardziej tutaj pasowało. Nie, a tak poważnie to...
Myślę, że jedna porcja takiego sushi, w sensie, wiesz, świeżo kupionego z zestawu mi wystarczył. Jak poznajesz chłopaka i on cię nie kojarzy wcale z internetu, to mówisz mu o tym, czy od razu, czy zlekasz? Pewnie o to tu chodziło. Kochani, ja jestem taka, że kogokolwiek ja poznam, to w ciągu maksymalnie 2 dni raczej mówię o tym, co mówię w internecie i co robię w internecie, dlatego że ja nie lubię mieć wątpliwości co do tej osoby, że ta osoba mnie lubi za to, kim nie jestem. Zauważcie, że najpierw ciężko jest polubić i... bo ona jest szczera i to facetów też może przerażać, natomiast zauważyłam, że mężczyźni bardzo to doceniają, bardziej niż kobiety. Zauważyłam, że mężczyźni są moją mniejszą konkurencją niż kobiety, a kobiety widzą we mnie konkurencję jakąś, nie wiem dlaczego, zauważyłam to w komentarzach. Mężczyźni są naprawdę bardziej mili. Dalej, gdybyś miała 3 życzenia, to jakie by one były? Na pewno pierwsze życzenie było takie, że chciałabym mieć męża, który kochałby mnie, który kochałby innych ludzi i kochałby dzieci i zbliżałby mnie do Boga. Drugie marzenie jest takie, że chciałabym zostać nauczycielką. Trzecie marzenie jest takie, że chciałabym mieć dom. Nie mieszkanie, tylko dom. No, coś takiego. Do jakiej szkoły średniej chodziłaś? Tutaj w ogóle swoją drogą... wzięłam to pytanie, mimo że na nie odpowiadałam mnóstwo razy, dlatego że ostatnio w Q&A dostałam pytanie pod tytułem takim: dlaczego skończyłaś zawodówkę i wypowiadasz się na tematy, na które nie masz pojęcia? I teraz, kochani, rozwieję wasze wątpliwości, nie skończyłam zawodówki. Ja do niej poszłam, ale po roku zrezygnowałam i poszłam do liceum. I liceum skończyłam. Mnie to wpienia, jak ktoś wie więcej o moim życiu niż ja sama. Wpienia mnie to. Dalej. Jaki jest twój ulubiony kolor? Chyba jak widać, różowy. Tu też jest różowa ściana, tu są różowe kwiatki. Wszystko różowe, nawet kołdra jest różowa. Wiele rzeczy jest różowych. Jaki film polecasz? Ja bardzo polecam Iwan Wszechmogący. Wiecie, pierwsza część nosi tytuł Bruce Wszechmogący, ale druga część Iwan Wszechmogący jest genialna i jest taka bardzo... Ja się z nią bardzo utożsamiam. Ten film, ten główny bohater też zostaje wezwany, bo dostał tak jakby powołanie od Pana Boga i jakby wierzy w to, co Pan Bóg mu powiedział i jakby nie nabija się z tego, a ludzie się z niego śmieją. Co ty wygadujesz za bzdury? Bóg nie istnieje, coś zwariował i tak dalej. Podobnie właśnie jest tutaj ze mną. Ja często, naprawdę często oglądam ten film tylko po to, żeby podnieść się na duchu, że ten mężczyzna nie wątpił w tego Boga. I dodatkowo jest bardzo fajny, taki rodzinny, ukazuje, jak należy traktować drugą osobę w rodzinie, że nie należy się od niej odwracać. Polecam ten film. Jakie masz marzenia? W sumie tutaj właśnie na pierwszym miejscu jest właśnie znalezienie tego męża. Takiego wierzącego i takiego, który by mnie kochał, bo wiem, że jakbym kogoś takiego znalazła, to w pewien sposób wreszcie bym mogła chociaż bardziej stanąć na nogi niż obecnie. Ale to byście mnie musieli bardziej poznać, więc ja wiem, że ta odpowiedź brzmi bardzo, ale to bardzo infantylnie. A wcale tak nie jest. Trzeba by było mnie naprawdę poznać. Dalej. Kim chciałabyś kiedyś być? Ja bym chciała być nauczycielką. A jeśli nie nauczycielką, to pomocą nauczyciela. Oglądałaś Violettę? Nie znosiłam tego serialu. Nie znosiłam. Pamiętam, on zawsze na Disney Channel leciał. Nie znosiłam go. A nie, w ogóle nie umiałam go strawić. Moja siostra go oglądała, ale ona go tak bardziej z przyzwyczajenia oglądała. Ale ja miałam dość. Ja miałam dość, jak widziałam ten serial. Co cię motywuje w życiu? Fajne pytanie. Co mnie motywuje? Motywuje mnie na pewno wizja zbawienia, że jeśli będę żyć tutaj dobrze, to pewnie tam coś po drugiej stronie świata coś tam fajnego na mnie czeka. A tutaj w życiu mnie motywuje to, że kiedyś mogę trafić na kogoś fajnego. Ja potrzebuję miłości. No, dalej. Jak myślisz, co jest po śmierci? Po śmierci na pewno jest niebo albo piekło, albo właśnie czyściec, z którego droga jest tylko i wyłącznie do nieba. Raczej nie powiem ci, że leżymy w czarnej dziurze i że nic więcej nie wiemy i tak dalej. Ja wierzę w to, że coś tam jest takiego związanego z Panem Bogiem. Nie bez przyczyny coś takiego wspaniałego, jak świat powstał. I nie sądzę, żeby to powstało tylko i wyłącznie z tego, że jakiś tam... Nie wierzę po prostu w to, że my ludzie żyjemy, podczas gdy jesteśmy tak cudownie stworzeni, że to jest niemożliwe, żebyśmy się ludzie sami stwarzali i... Zresztą popatrzcie nawet na to, jak nasz organizm działa. Jak są leczone choroby przez nasz organizm, rany gojone, jak kobiety i mężczyźni mają taki coś zwany jak układ rozrodczy. Przecież to nie jest możliwe, żeby to powstało o... Tak, patrzcie, jeszcze pierścionek mi gdzieś spadł. Ja nie mogę.
Och, gdzie on teraz jest? Nie wiem. Dobra, nieważne. Kochani, to by było na tyle w tym dzisiejszym Q&A. Cieszę się bardzo, że jesteście. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za pytania. Pamiętajcie, że możecie wspierać mój kanał i są za to przeróżne bonusy, nawet bonusy w postaci dostępu do filmików, które inni nie mają tego dostępu, więc zapraszam Was serdecznie. Dziękuję jeszcze raz, że jesteście. Fajnie, naprawdę fajnie. Cieszę się, że mam to dla kogo nagrywać. Jeśli dotrwaliście do tego momentu w tym filmie, to napiszcie lakier. Będę wiedzieć. No. Pozdrawiam Was bardzo, ale to bardzo cieplutko. Buziaki.